Zaśpiewajcie razem ze mną. Lulajże Jezuniu, moja perełko. Lulaj ulubione me pieścidełko. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj. A ty do matulu w płaczu utulaj. Najpiękniejszy chyba okres liturgiczny pod względem takiego ciepła, pięknych melodii, wielu serdecznych słów, prezentów i przede wszystkim trwania przy maleńkim, nowonarodzonym Panu Jezusie. Mam nadzieję, że śpiewacie kolędy chociaż jedną dziennie, każdy z was. Chcę bardzo, bardzo podziękować wszystkim dzieciom za życzenia świąteczne, za kartki, ale też miałam okazję być ostatnio w domu pewnej rodziny, gdzie zobaczyłam, jak bardzo wy jesteście z nami. To było wspaniałe, bo na przykład na szafie zobaczyłam powieszone godło, które robiliśmy kiedyś z ciocią Malwą. A potem dostałam filmik od pewnej mamy, jak dwójka dzieci odrabiała lekcje i śpiewała z nami piosenkę Jezus, Jezus. Kochane dzieciaki, dokładnie o to chodzi, żeby Pan Jezus w piosence, w tańcu i w pracach plastycznych był obecny w naszym domu. I dzisiaj ciocia Malwa wymyśliła coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego, co będziemy mogli zrobić razem z nią i to będzie mogło ozdabiać nasze domy, żeby nam się przypominało, że czas świąteczny jest piękny, czas noworoczny to jest oczekiwanie na nowość z radością i że życie naprawdę jest piękne, kiedy Jezus jest blisko nas. Więc teraz pędzimy do komnaty plastycznej, przygotujcie wszystko, co wam przychodzi na myśl, a ona powie nam dokładnie, co będzie nam potrzebne. A i nie zapomnijcie o lajkowaniu, żeby dużo dzieci mogło się cieszyć, będąc z nami w przepięknym królestwie. Idziemy do cioci Malwy. Witajcie, cześć! Cześć! Ale super, że jesteście dzisiaj ze mną. I ja mam taką niespodziankę. Taką może to się wydawać taka zwykła kartka. Adi, zobacz. Ale ja fajna. Fajna, no nie? Fajna. Ale ona jest jeszcze tam w środku, coś jest, więc uwaga. O. Ja chciałabym zobaczyć, żebyś ty zobaczył w środku i tak otwórz też i zobacz, co tam jest w środku. O, ja cię. Wow. Wow. Taka 3D. Kartka 3D, jaka piękna. No super. Ale i co? Myślisz, że ja taką zrobię, tak? Na pewno, słuchaj. Adi to zrobi, ale czy ja zrobię? Chyba wszyscy zrobimy. Malwinka nam pomoże. No postaramy się. Dzieci mam nadzieję, że też zrobią. Ale piękny pomysł, słuchajcie. Ale fajna. Naprawdę. Znalazłam takie coś w internecie i stwierdziłam, że musimy to zrobić tutaj w przepięknym królestwie, bo wydaje mi się, że ja bym chyba oszalała z radości, gdybym w dzieciństwie coś takiego zrobiła. Tak, tak, ja też. To prawda. Słuchajcie, to jest więc bardzo, to uwaga, bardzo zabieramy fajny się pomysł. Do pracy, czyli cudowny. Bierzemy sobie taką błękitną kartkę. Składamy ją na pół. Wszystko już mamy. Ale fajny pomysł. Więc teraz tak, składamy na pół. I tu trzeba będzie trochę użyć linijki, więc ja najpierw też zaznaczę. Dobrze. I później zaraz dam wam. Czyli tak, tutaj mam nawet takie narysowane sobie fragmenty i tak, tu musimy mierzyć 4,5 cm, czyli tak, ja już tutaj powiem. O właśnie, może tak zrobię i tu odmierzę. Po z jednej obu stronach. Strony, tak, zaraz wam dam też linijkę, 4,5. I 4,5. To będzie rysunek techniczny. Tak. Idziemy w górę 5 cm. Tak, zaznaczamy. Czyli w dół. Czyli tak. No. No właśnie. I robimy taki prostokąt. Dobrze. Później, czyli naprawdę rysunek tak jak, techniczny. No naprawdę, tak, żeby to nam wyszło. Później. Idziemy teraz w bok tutaj, o, zobaczcie, mam jeszcze jakąś, tutaj w tą stronę idziemy 3 cm. Czyli no, odmierzamy 3. Będzie, czuję. No, chyba i tak. Z tej strony też 3. Mamy, tak? I znowu idziemy w dół. W dół
3,5 cm. Ja tutaj zaraz to wszystko wyjaśnię. 3,5 cm i musimy coś takiego zrobić. O, i tu równiutko zaznaczamy, więc schodki. Proszę bardzo, trzeba zrobić takie schodki. Tutaj mam to najpierw zaznaczone, zobaczcie właśnie. 4,5 od krawędzi. Tak. Dobrze. 4,5. Tak. Zaznaczasz z obu stron. Tak, 4,5. I tu. Dobra, 4,5 to 4,5. Tak, i. I w dół zjeżdżasz? 5. 5. Od krawędzi kartki. Mhm. Tak. Dobra. I linia. Jak będziemy robić wszyscy po kolei, to na pewno dzieciom się uda wszystko dokładnie zrobić, bo będą tak, już tak, nawet wiedzieć. Najmniejszym krasnalkom, o tak. których ja zawsze myślę, żeby dały radę, bo dadzą radę. I 5 jedziemy tutaj, tak. I teraz jedziemy, łączymy. Tak. Mhm. Dobra. Mam nadzieję, że ja nic nie pomylę. Oj, na pewno sobie poradzisz. I teraz w tą stronę 3 cm od właśnie, centymetry od jednej od, i z drugiej od strony. Od krawędzi, tak. którą już narysowaliśmy, trójeczka. Tak. I druga trójeczka. Tak. No, normalnie jak sumiarka, słuchajcie. I w dół tak. ile? 3,5 teraz. A. Tutaj. Mhm. I teraz łączymy. I łączymy. Łączymy. Super. I teraz, I teraz ja z najmniejszymi krasnalami, to już wiemy. To od brzegu było? 4. A, no widzicie, ja już zapomniałam. 4. Przecież to jest po prostu... I z drugiego brzegu 4. też 4. I z drugiego brzegu 4. I potem zjeżdżam w dół. 5. 5. Okej. Okay. 5 i w drugie dół 5. Też 5. I łączymy sobie. I łączymy. Mhm. Chyba nam wyjdzie, dzieciaki. Coś mi się zdaje, że mi wyjdzie, to wam też. I teraz tutaj tak. 3,5. Nie, tutaj 3, przepraszam, tutaj 3, a w górę, w dół będzie 3,5. W tą 3, tak? Tak, zaznaczamy. Tu 3. Okej, okay, dzieciaki, 3. I tutaj też 3. Od 13 odjąć 3 to jest 10. O, i mam zaznaczone. I w dół? 3,5. 3,5. Mhm. Okej. Okay. I tu też, ale mi idzie jak burza. Mhm. Słuchaj, i łączę. I będzie już moje schodki. Tudu! Ta-dam! Mamy wszyscy gotowi. Schodki są. To bierzemy nożyczki w ręce. Ciach. Tak. Ciach. I uwaga. Nacinamy teraz. Obiecniesz? Mamy tak, jak to nam podwójnie, się tak... Tak, tniemy. Podwójnie. Okay. Tniemy ten pierwszy nasz schodek do tej naszej linii. Tylko tyle tniemy. O, słuchajcie, mamy coś takiego. Tak. Dobrze. Mamy. Tak? I musimy teraz zagiąć właśnie równo tą naszą linię. Tak, tak, właśnie, że jak mamy tak, prawda, odginamy to w tą stronę. Aha. Otwieramy. Przewracamy. I musimy o tak zrobić, żeby o tak, żeby nam weszło do środka ten nasz prostokącik, o, a na zewnątrz pozostały dalej te, okay. te otworki. I teraz znowu nacinamy tą samą linię. Też podwójnie. Dobrze. Mhm. Takie to jest skomplikowane, tak się wydaje, a z tego wyjdzie taka ładna praca. I teraz tak samo możemy zagiąć. Najpierw w jedną stronę odgiąć, drugi w drugą i musimy właśnie je tam z powrotem, zobaczcie, tak włożyć o, te schodki o tam i tak, jeden już się udało. Aha. On musi być tak schowany jakby i musi nam powstać coś takiego. One muszą się tam schować, te schodki, czyli poczekaj. Do środka tutaj. Do środka. Ciekawe, czy ja dobrze chowam schodki. Tak, i teraz o. Tak. I tu musisz mieć, tu tego nie zagiąłeś sobie. Tak. Zaraz się zagnie wszystko tu i z drugiej strony pewnie to samo. Tak. Wkładamy do środka ten nasz schodek. Tak. Udało się? Chyba. Otwórz teraz. Ta-dam! Jest! Tu-du-du-du-du! Są schodki. Nie, no schodki normalnie jak na scenę. No, tylko krzywy jeden schodek mi wyszedł, ale ja go zaraz poprawię. Są schodki? Tak. Super. Czyli to już mamy
gotowe schodki, to możemy sobie je teraz odłożyć i możemy pomyśleć, co my chcemy w środku. O. Czyli mogą być tak. Możemy pomyśleć nad chmurkami, nad choineczkami, nad bałwankiem, nad właśnie, tu może być jakaś dziewczynka albo jakiś tak. chłopiec, albo coś właśnie, co chcemy, żeby było w naszej kartce. Więc teraz możemy sobie robić, tak, pomyśleć. Ja będę chciała zrobić choinki. Ja też. Na pewno. Choineczki bardzo gęsty lubię. Las. Więc możemy sobie wziąć właśnie jakiś zielony, tu mamy jakiś różny i też, czy na przykład złożyć i wyjdą nam dużo takich samych choinek. A jedną dużą widzę można też. Jedną dużą to można z przodu, ale to już na koniec aha, możemy. Dobrze, czyli najpierw robimy małe tak, choineczki. Takie małe i wiecie co, trzeba też popatrzeć, żeby one właśnie były takie, no właśnie nie za duże, zobaczcie, bo jak my składamy, to one nam tutaj, żeby nie wystawały, więc muszą być właśnie takie niewielkiej wielkości, a nawet sprawdzę, ile one mają kilka centymetrów, to wam powiem. Cała choinka ma 6 około centymetrów, więc to właśnie ja sobie naszkicuję. Poproszę linijkę. Proszę. Dziękuję. 6 około centymetrów. Tak, tak. Nie można dzieciaki zrobić większej, bo będzie nam wystawała z kartki. Tak. Czyli musimy ją tak sobie, ja sobie zaznaczę 6 centymetrów. Ale Malwinko, tak? 6 samozielone. Z piękiem już. Z piękiem. No 6,5 z piękiem. Z piękiem, może. Dobrze. No to jest tak. ważne. Czyli teraz tak, rysujemy sobie. No to daj sobie, zrobimy. Musi być z piękiem. Musi być z piękiem. Ja sobie taką choinkę tak. zrobiłam i wytnę i będę miała tyle choinek, jak mam złożony papier. O. Dużo choinek. Tak. Jakie ładne te choinki masz, muszę popatrzeć, jak ty to robisz. Takie, a. Takie proste trójkąty mogą być. Trzy masz takie trójkąciki. Tak, tak. Dobra. Adrianku, próbujemy, na pewno nam się uda. Z choinkami to może u nas być różnie. Adi, ty powinieneś mieć bałwanka, bo masz takiego ładnego bałwanka. Bałwanek też na sweterku Adi ma. Słuchajcie, zobaczcie, ja mam całą produkcję choinek, tyle mi wyszło. Tyle. Zaraz zobaczymy, ile jest w tej kartce potrzebnych, żeby było w tych miejscach. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem? Osiem. Ile ja mam? Zaraz policzę. No, nie raz, wiem, dwa, trzy. Ładne ci wychodzą, cztery, Adrianku. No, ja mam akurat się, osiem. Staram, ale tak chyba nie najpiękniejszy. I ładne pięki teraz będą. Ja robię. Jakiś kawałek czarnego. I sobie zrobię teraz. Wycinamy to. No, zobaczymy, co pienek, z tego wyjdzie, a pieniek drugi, później się dodatkowo trzeci, zrobi. Tak, czwarty, aha. piąty, szósty, ujejku, siódmy. Takie cięcie dzieciaki, żeby z jednego kawałka zrobić osiem choinek, nie to jest łatwe. Chyba trzeba mieć właśnie siłę. Dobre nożyczki, a jak nie, to trzeba najwyżej na 4 i 4 zrobić. O właśnie. Słuchajcie, okay. Więc ja już doklejam sobie pień, taki pień, żeby był ładny. O, jeden już mam. Sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Komu tą kartkę można dać, bo ją można komuś dać z życzeniami dobrego roku. Właśnie, tak, bo przecież ja myślę, że trzeba ją wysłać. Kilka dni i to jest niezwykłe, że cały rok już prawie minął. Jak to się stało? Ja nie wiem. Zawsze on tak szybko leci. Szybko, to prawda. Szybko. Jest po prostu. Ale można komuś taką kartką życzyć pięknego roku. Tak. Można wysłać ją komuś. Dobre. Bo można na przykład zaprosić kogoś taką kartką. Chodź sobie ze mną na przykład ule bałwana. O. To też byłoby fajnie. Piękne, tak. Taki pomysł, że właśnie z takim zaproszeniem albo do przyjaciela, albo do mamy, albo do taty. No to jest bardzo fajny pomysł. Albo pojeździć na jakichś sankach. Albo taką kartkę piękną można sobie powiesić w domu, albo postawić na biurku. Moim zdaniem ona jest bardzo rozweselająca, bo jest kolorowa i śliczna. Zobaczcie, tutaj już mam tyle choinek nawet. I ty masz jak już, wam idę? Ja mam choineczki, choinki. Tylko teraz pięki. Super. A, pięki. No. Mam już ja się staram. A Adrianek się stara. O, zobaczcie. Mam jakieś choineczki. Jest. Jeszcze zaraz to. Zobaczymy. Adrianku, masz bardzo ładne te choineczki. Raz, pokaż no takie, zobacz. Fajne ładne. Są. Ty takie, masz takie ciemniejsze, ja mam takie. Ciemniejsze, ja chciałem takie ciemniejsze Adrianek właśnie. Chciał ciemniejsze choineczki, a ja mam jaśniejsze. No, wyszła cała produkcja, cała szkółka choinek, bo to się szkółka chyba nazywa. Tak. Szkółka, tak. To się nazywa szkółka. Musi być 8 pieńków teraz. I teraz jak mamy, to tak, to wy możecie jeszcze dalej sobie. Można też zrobić chmurki jakieś białe, wyciąć. Pięki.
na przykład. A już przyklejamy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, na razie okay. Ja sobie wycinam i chmurki mogą to też być takie... chmurki białe, tak właśnie. Tak, zaraz, jest tam biały, jest jeszcze biały chyba. Takie zwykłe chmurki. A jak chmurki, chmurki wycinasz? Chmurki można albo sobie narysować, albo ja takie po prostu robię taką takie chmurkę. A. Takie, one nie muszą mieć ja jakiegoś idealnego kształtu. Tylko tak, jak mnie nożyczki poprowadzą, to ja tak robię, słuchaj. No, ale one ciebie prowadzą ładnie, a mnie prowadzą średnio. Tutaj proszę. O, dziękuję. O. Więc tutaj sobie ja już tak powoli popatrzę, gdzie tutaj chmurka, to powinno być. Chmurka tu będzie. Chmurka tu nożyczki będzie. Nożyczki, prowadźcie mnie ładnie w chmurce. I co? I prowadzą? No tak. Ładnie, bardzo ładnie się starają moje nożyczki. A, bo ja też bajka o magicznym takim ołówku, to może te nożyczki też będą takie, że one cię jakoś... One mi bardzo pomagają, tylko zrobił się taki haczyk, to ja go zetnę. To go tam wyrównaj ładnie. I słuchajcie, zobacz, ja od góry sobie przykleję już jedną chmurkę, a drugą to zrobiłam taką malutką, wiesz? Właśnie, też malutką zrobię. Żeby się zmieściła ona. Ja się w ogóle, Malwinko, bardzo wzoruję na twoich pracach, bo inaczej by mi nie wyszło za bardzo. Super. I słuchajcie, tak, zobacz, wyjdzie. Tutaj będzie druga chmura. A może w tą stronę ją dam? Okej. Okay. Jest. No dobrze, to teraz przyklejamy na górze naszych schodów. Tak. Dobrze. Chmurki mamy. Super. Ja mam jedną. Proszę, jakiś klej. Tutaj są kleje. Dziękuję. Jeszcze z co najmniej z jedną chmurkę. Ty jeszcze chmur... A, bo ty takie fajne malutkie masz. No właśnie, takie malutkie. Ja lubię malutkie. Słuchajcie, ja sobie popatrzę, gdzie tutaj będzie można... Chmurkę. To właśnie, bo jak czy jest jak duża ja chmurka, to pada deszcz. Przykleję i zamknę, to zobaczę, czy mi będzie wystawała ta choinka, czy nie. Zobaczcie. Tu przykleję choinkę. Zobaczcie, tu będzie mi wystawała. Więc ja chyba trochę pięka zetnę. O, będzie taki mały. Chmurki, dobrze. To chyba już nie będzie wystawać. Jedna chmurka. Dobra. Ale masz wielką chmurę. Ale ona nie jest deszczowa. Aha. Ewentualnie dobrze. Może być śnieżek. Śnieżna. Tak, no właśnie. Bałwanka. Śnieżek może być. A śnieżek możemy zrobić też na różne sposoby. Możemy albo właśnie wziąć białą kredkę i narysować tutaj nasz śnieg właśnie jak spada. Takie płatki. O, albo można też wziąć białą farbę i zrobić z pędzelkiem też takie kropeczki, żeby, o, takie właśnie białą farbą. To jak ktoś woli, to może właśnie, tylko z białą farbą trzeba uważać, żeby ona wyschła, zanim się właśnie... Korektorem można też zrobić. Zanim się zamknie kartkę. Tak. A ja mam pytanie jeszcze, Malwinko, jak te choinki przyklejasz? Obojętnie. Najpierw sobie narysowałam śnieg, dobra. Żeby właśnie później to można ja było... A chmurki już przykleiłaś? Poproszę białą kredkę. Tutaj możesz... Proszę. O, dziękuję. Mamy białe, płatki więc ja sobie, śniegu. A choinki, to ja sobie mogę, tak możemy sobie porozmieszczać je, gdzie chcemy w sumie. Trzeba chmurki też, już przyklejamy, czy jeszcze chmurki nie chmurki można przykleić, tak. To dobrze. Zobaczcie, jak tutaj mogą być dwie, ja sobie popatrzę, tu dwie. Tu dwie. Tutaj, jak mówiłam, musi być taka z małym piękiem, na przykład, żeby mi nie wystawała. Tu może być jakaś jedna. A, bo ty skleiłaś już pieńki. Okay. A ty nie masz jeszcze pieńków? Ja mam, ale nie dokleiłam. Zaraz to zrobię. No właśnie, no to najlepiej zrobić te pieńki i wtedy możemy sobie je porozmieszczać. I one mogą być jeszcze, gdzie jeszcze mogą być? Tutaj jakaś może być też pieńki, właśnie. Pieńki, pieńki, ale mam śmieszne choinki. Jeszcze a na mi przykład jedna została. Ja mam taki pomysł jeszcze. To tu chyba będzie druga. O. Ja czyli taki... tak można porozkładać. Tylko teraz mi to wszystko spadnie, a ja to mogę już teraz poprzyklejać. Jaki masz pomysł, Adrianku? A ja mam na przykład taki pomysł, że można troszeczkę posmarować klejem i brokatem na przykład zrobić śnieg. Tak, też można ja zrobić. Masz pomysły, Adi. No właśnie. Ty naprawdę lubisz tą komnatę plastyczną. Oczywiście, bardzo lubię. No, słuchaj. To ja już przyklejam sobie tak na tych brzegach. Tu będzie jedna. Bardzo ładna kartka będzie. Tak. Tu będzie druga. Ja nawet przyklejam, powiem wam, same tutaj z tyłu, tak nie, że całość, tylko nawet one sobie mogą chwilę odstawać. To będzie to takie, o, choinki. Okej. Okay. Dzieciaki, jak wam idzie? Mam nadzieję, że robicie piękną kartkę i że wyślecie nam zdjęcia. Koniecznie. Na pewno. To się zgadza. Teraz sobie przykleimy pieńki.
Tak, to, czyli wy przyklejacie pięknie, a ja zobaczcie, już przyklejam choinki. Super. To ja już mam choinkę, teraz tutaj przykleję tą. Ostatnia. Z tego boku. Ostatni pieniek. Tutaj muszą być z przodu takie, które mają małe pięki, to ja muszę... Tam. I, no, i teraz choinki. Na przykład tak, czy tu, o. A, jeszcze mam tak, czyli tu będzie, jeszcze mam dwie. No aż tych choinek. No właśnie, nagle takich dużo jest tu. Aż normalnie. Tu. Wcale nie trzeba mieć drukarki, żeby coś szybko skopiować. No właśnie. Tu jeszcze zapomniałam o tych choinkach, słuchajcie. Muszę sobie tak położyć je. I przykleić. Tu jest ta moja choinka i jeszcze z tej. Tu jest taki lasek choinkowy. O właśnie. O. Zobaczcie, czy już mam lasek tu. Choinkowy. Będą choinki, jak ta lala. Ja przyklejam, tylko piękne. Zobaczcie same pięki i one mi się też tutaj nawet tak fajnie ruszają, że one właśnie, są właśnie. Bo to o to chodzi też. Tak, że nawet jak one są odstają takie odstające. Tak super pomysł. I teraz jeszcze te to właśnie. To jest dobry pomysł. 3D. Tak. Kartka noworoczna 3D. Mhm. O, już widzę, że u was idzie przyklejanie. Tak, tak, u tak. nas już jest prawie. Ja muszę sobie tutaj dorobić maleńki pieniek jeszcze. Mhm. O, i jest już prawie ekstra. Tutaj nie, tylko tu. O. Dobra, słuchajcie, ja już mam... Ale las. Cały wow, las już zrobiłam. Ty masz już cały las. Zobaczcie, już mi tutaj las jest. To ja jeszcze muszę go posadzić. Mhm. Ja jeszcze też sadzę mój las. Sadzić las. Tak. To jest chyba fajna sprawa, sadzić las. O, można ciocia też... Jola by była szczęśliwa. No tak. Właśnie. I co, przyklejacie już teraz, tak. Widzę. Tak. Już teraz. Zobaczcie, jak moje, czy moje wystają mi choinki? Nie, nie wystają właśnie. Czyli ta choinka musi być takie najmniejsze. Moja jedna wystaje, ale nie dużo. Pokaż. Tylko w środku ona wystaje. Tu. A, tu. To nie przeszkadza. To tutaj nie przeszkadza. No, no. Tamte masz chyba takie malutkie, to one są chyba... O, jeszcze tu mi została jedna choineczka. Mm-hmm. Super. Czy już mamy? No to teraz za chwilę będziemy mogli zrobić bałwanka. Okej. To możemy właśnie wziąć białą kartkę i sobie narysować bałwanka. Każdy będzie mógł sobie pomyśleć, jaki ten bałwanek. Ja tutaj wezmę mazaczkiem. Jeszcze czyli tak. Chwilę, ale ja zawsze robię dłużej. Dobrze, czyli ty będziesz... Przyklejał jeszcze choinki. A ja już mogę bałwanka. To już możemy, dobrze. Tak. To ja powiem, jak rysujemy bałwanka. Mhm. Najpierw zaczniemy może, narysujemy mu często, on ma jakąś na przykład taki na głowie garnek. Kapelusz albo garnek, więc narysujemy najpierw taki oto zwykły, prosty garnek z takimi uszami. Mhm. O, tutaj są takie uszy. Później robimy taką kulkę właśnie, że to już jest jego głowa. Zrobimy mu szalik, żeby mu nie było zimno. O tak, koniecznie. Prawda? No i robimy tutaj taką wielką kulkę. Szalik. Mogą być właśnie takie jeszcze rączki. Węgielkowe oczka. Wielka tu kulka. Będzie marchewkowy nosek i buzia uśmiechnięta z węgielków. I tu jeszcze jest o, węgielki. Taki, taki może być nasz bałwanek. Możemy go sobie pokolorować. Marchewkowy nosek. Tak. To ja biorę, też będę robił bałwanek. Mm-hmm. Garnek i uśmiech mu zrobiłaś. Tak, z węgielków. Węgielków tak. Okay. To jest pan najfajniej wtedy widoczny. Ja tak. Mu zrobię niebieski taki garnek. I takie rączki śniegowe. Śniegowe mogą być rączki. Okej. Okay. O, super. I mu zrobię jeszcze może... jaki kolor szaliczka? Pomarańczowy chciałam. A nie, pomarańczowy ma nosek. To może będzie szaliczek żółty. Żółty. A ty właśnie. Kontury pomalowałaś na czarno wszystkie? Ja pomalowałam na czarno mazakiem, żeby było bardziej widoczne. To ja też tak. Ale zrobię. Też możecie właśnie tak zrobić, jak chcecie. Mhm. I ja sobie wytnę tego bałwanka. Mamy też mazaczki, jeżeli chcemy mazaczkami. Jeszcze coś tam właśnie. Ja mogę zrobić też, słuchajcie, o, właśnie mu taki fajny ten szalik z takimi, o, paseczkami. Mój bałwanek jest taki grubasek. Mój też. Bo on ma dużo śniegu. Najadł się śniegiem. Najadł się śniegu i ja go teraz pomaluję. Ładnie muszę wyciąć. Patrzcie. Będzie miał niebieski szaliczek. O, jaki fajny. Co, jak wam idzie?
Zdaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie, ale jestem jeszcze ciekawsza, no jak idzie dzieciom. Wy to już jesteście tak wprawieni, a dzieci, które robią te wszystkie prace, to one muszą być już naprawdę po prostu... To prawda. Dzieci są bardzo, bardzo zdolne. Mhm. O, jest mój bałwanek. Zobaczmy, czy tutaj będzie mu dobrze? Chyba będzie mu dobrze w tym miejscu. To ja go już tutaj przykleję. I tam chyba możemy zrobić jakąś dziewczynkę albo chłopca, kto robi tego bałwanka. Zobaczcie, tutaj go przykleję. Jest mój bałwanek. Słuchajcie, trzyma się, zamyka się, nie wystaje. Dobra. O, jaki fajny. I teraz dziewczynkę? I teraz dziewczynkę. Malwinko, tak? A mogłoby się zrobić podwójnie, wyciąć mi? Dobrze, mogę ci wyciąć, ale chłopiec to chyba będzie musiał zrobić Adi sam chyba. No właśnie. Ja już wycinam bałwanka. A ja jeszcze nie. Adrianek. Ale już tutaj jest, widzę, jest fajny węgielkowy uśmiech. Ja muszę chyba Adrianka odwiedzić i zobaczyć, czy te jego prace u niego w domu są. Aha, oczywiście, zapraszam. Bo chciałam zauważyć, że jak ty mnie odwiedzasz, to prace są czy nie ma? Są. Są. A u mnie są na lodówce na przykład różne rzeczy, magnesy, które dostałem od dzieci, wszystkie są na lodówce. O, wow. Ładnie. To zobaczcie, teraz zrobimy taką dziewczynkę, to ja zrobię tutaj podwójnie i zaraz będzie, czyli ta dziewczynka się cieszy, ma rączki w górę, więc zaraz, to ja zaraz taką tutaj właśnie narysujemy. I ona musi być też taka niewielka, że jak myśl nam się zamknie, zobaczcie, to żeby nam nie wystawała. Więc ja wam powiem też mniej więcej ile centymetrów, bo to wtedy będzie może tutaj... Ona też 6,5, no to tyle w sumie co choinka. To też nie może mieć więcej, to sobie zaznaczę tutaj. 6,5 to będzie gdzieś tutaj do tego miejsca. Musi się zmieścić. No dobrze, to rysujemy sobie. Możemy najpierw zacząć od takiej uszy, główka. Uszy, o, i tu będzie taka czapeczka z pomponikiem. Rysujemy włosy, tutaj jest szalik i ciepła taka kurtka puchowa, rączki tutaj w górę, że się cieszy właśnie z lepienia. Bo to chyba ona ulepiła. Tak mi się wydaje. Grube rękawiczki, bo żeby robić bałwana muszą być grube rękawiczki i tu ciepłe spodnie jakieś takie właśnie i buciki. Też takie zimowe. Takim tu futerkiem może być. Oczywiście oczko, nosek i uśmiech. I już mamy dziewczynkę. To ja ci wytnę ją, ale ty już sobie pokolorujesz. Tak, oczywiście. Mhm. Dobrze. A ja mam tak. Jedna choinka jest krzywa, ale nie szkodzi, bo ona tak wyrosła krzywa. Ale to co, przerosną pokaż. Choinki. No tak, są różne choinki. Jest krzywa. No tak, ale ona, bo tam wiatr wiał, słuchaj. O. Tak, okay. Tak. Moja też jest troszkę krzywa, zobacz. O, jakie ładne te ciemne. Czekaj, pokażę mi. Ciemne też są ładne, zobaczcie, prawda? Zobaczcie, ciemne jak ładnie wyszły. Mm-hmm. Fajnie, bardzo nie? Ładnie. Dobry miałeś taki pomysł. I właśnie mi się kolor podoba. Powiem ci, że fajnie. Teraz zrobimy sobie jeszcze tak, to co trzeba wyciąć chłopczyka. Czyli teraz, chłopczyka? Tak? To ja ci powiem też, jak wyciąć chłopczyka. Powiedz mi, bo ja to, to tak... Ja, wiesz co, tutaj pokażę ci na tym, jak tutaj zaraz pokażę może na dziewczynce, tylko wtedy... O, bo chłopczyk będzie bardzo podobny. Tylko tutaj już wytnę i będę mogła odrysować. Też rączki w górę, żeby miał i się cieszył. Dobra, to zaraz Czego zrobię. Zacząć rysować? Podpowiedz mi, ale w ekstra. Tak, to jest ta dziewczynka jedna, a teraz z tego zrobię drugą dziewczynkę, żeby była miała ciocia Inga też taką samą, to ci pokażę. To rysujemy. Możemy zacząć ucho i buzia. O, tak? I łączymy buzię, tak? I łączymy buzię, tak. Dobra. Tutaj rysujemy sobie teraz czapkę. O, to w będzie górę. Duża, gruba jest, czapa. Tak, gruba czapa musi być. Dobra, i do góry. I ty tam sobie łączysz. Tutaj rysuję sobie szalik. Taki ciepły. Czyli tu, taki szalik. Oczywiście idzie też gruba kurtka zimowa. Tu będą wisieć takie frędzelki. Zmieści, co nie, nie wiem. Zmieści ci się na pewno. Rączki w górę idą. Rączki w górę. Tak, i tu będą ciepłe rękawiczki. I tu mogą być włoski.
Ty tam włoski to możesz mieć takie jak chłopca jakiegoś tam właśnie możesz zrobić. I oczywiście spodnie albo jakieś zimowe. Właśnie. Tak, koniecznie. Tak. I takie buty. No ale ładne. Jest. To teraz kolorujemy? Proszę bardzo, dziękuję możesz pokolorować bardzo. O, swoją. O, jaka śliczna. Mhm. To ja ją pokoloruję na kolor choinkowo-słoneczny. I teraz takie właśnie nóżki. I nóżki. Tak. Czyli tak i nóżki. Tak, tak. I takie właśnie. Dobra. I buty. I buty już te mogą ci wyjeżdżać, już buty. A ja już tutaj koloruję też. Ona będzie miała właśnie, może jakiś taki ładny kolor znajdę. Ona się ewidentnie cieszy, że ulepiła tego bałwanka. Tak, to jest radość. O, czerwone zrobię właśnie kurtkę, żeby była taka widoczna. Wspaniale. I co, jak ci wyszedł twój chłopiec? Super no, próbuję, jest. Właśnie. Jak coś, to możesz zmazać gumką. Właśnie, chyba za długie ręce mi wyszły. Ale to nie szkodzi. Bo twój się bardzo, bardzo cieszy. No, i tak wyciągnął ręce do nieba. Krótsze ręce no troszkę właśnie. I będzie dobrze. Słuchajcie, jak to się mówi, nie? Nie szkodzi. Ja tutaj... Nie szkodzi. O, a może też zrobię jeszcze jakieś ładne. Moja będzie bardzo kolorowa. Ona będzie miała po prostu tutaj wszystko mega w kolorach. Mega kolorowa. Tak, niebieskie tutaj, takie rękawiczki brązowe i zrobimy buty fajne. Ciekawe, co dzieci zrobią. Czy zrobią też właśnie, mogą zrobić na przykład więcej bałwanków, albo na przykład w ogóle, nie wiem, więcej dzieci, albo na przykład właśnie jakieś inne pomysły. Można tak, można małego bałwanka, dużego bałwanka. Tak, więc właśnie można tak, albo też... Ty już masz pokolorowaną tak. dziewczynkę i przykleiłaś? Czy nie, jeszcze nie, właśnie teraz przykleić. Ty szybko robisz. No, ale nie przykleiłam jeszcze, to teraz ją przyklejam. Dobra, i tu taką czapkę pokoloruję. Nóżki trzeba posmarować. Mhm. Oj. Dobra, a jeszcze buzię, to mam kolor cielisty, nawet jest taki. O. Jakby ktoś chciał, to właśnie jest. Tutaj mi jeszcze coś się nie wycięło. O. Dobra, to ja, uwaga, przyklejam nóżki i smaruję. Okej, ja też. Nóżki. Dobra. O, ale się cieszy moja dziewczynka z bałwanka. Stoi tutaj, przykleiła się, dobrze? Jest. O, czekajcie, zamknę. Patrzcie, wystaje mi taki mały jej kawałek czapki, to mogę jej trochę nawet tego uciąć jej taki kawałek pomponika. Czapki. Pomponika, jak mi wystaje, to utnę. O. Ja też kawałeczek. Wystaje ci też kawałeczek? Kawałeczek, o. No właśnie, tak żeby można było zamknąć i wtedy nikt nie wie, co jest w środku. Właśnie. Otwieramy i nagle jest. To jest właśnie taka niespodzianka. I możemy teraz oczywiście ten śnieg zrobić. Możemy też jeszcze tutaj zrobić jakąś, na przykład taką taflę śniegu. Czerwony. To zobaczcie sobie, możemy sobie tak popatrzeć i zrobić... Taką zwykłą, jak mamy kartkę, to możemy zrobić o jakiś taki... Taflę śniegu. Taką taflę śniegu i sobie ją wyciąć. Okej. Czyli nie dość, że jest bałwanek, to jeszcze jest super lodowisko. Tak, właśnie. No i taką właśnie wielką taflę śniegu. I przykleić, i wtedy będzie jeszcze bardziej zimowy klimat. Śnieg się zmieści. Zobaczcie tu. Prawie się zmieści. O, i tu można posmarować... klejem. I co jeszcze? No i tylko mówię, albo można narysować. Ja na przykład zrobiłam w tej kartce z dziurkacza, wzięłam kropki, kółeczka, które wychodzą i poprzyklejałam tutaj właśnie można z tak dziurkacza. Albo można sobie. Właśnie też wziąć, to można albo dziurkaczem, albo korektorem, albo jakimś specjalnym mazakiem białym. Są też takie specjalne na przykład właśnie. O, zobaczcie, ale albo ładne. Właśnie. I teraz jest jeszcze super. No nie? Mhm. Są dziewczynki. Fajnie. A tutaj twój chłopiec w ogóle, słuchaj, to jest dopiero fajny. Kolorowy. Piękny. Ale fajny. I co teraz dalej robimy z tym? I dalej musimy teraz przykleić to do nowej kartki, no bo tak to nie wygląda za fajnie, prawda? No właśnie, czyli. Czyli bierzemy drugą kartkę i naklejamy. I składamy ją na pół. A. Okej. Okay. Musi być złożone na pół. Dobrze. Mhm. To sobie już możemy odłożyć. Mhm.
A ja mogę ci wyciąć, Adi, jeszcze tafle, jak chcesz. O, chcę, dziękuję. I po prostu to przyklejamy w środku? Zaraz powiem właśnie, tutaj masz kawałek takiej tafli na przykład. O, super. I tak, i musimy to, otwieramy sobie tą naszą nową kartkę. I najpierw po kolei, najpierw właśnie smarujemy jedną część, tak równiutko, z jednej strony i przyklejamy, a później z drugiej, więc to jest, to musimy pamiętać, że tutaj tak ładnie teraz wszystko to smarujemy. Dobrze. Tak. Smarujemy dobrze klejem. I teraz równiutko przykładam, żeby tak tutaj się było równo i tu. Kładam. Jest i to już jedno się przykleiło i teraz z tej strony smaruję tutaj klejem. Zobaczcie, tak? To nie jest takie szybkie i proste tak wyciąć. Ale nie. Albo ty masz chłopczykę do wycięcia cały czas jeszcze, no właśnie. No właśnie. Zaraz wytniesz. Zaraz wytniesz i słuchaj, zaraz będziesz miał. Tak i tutaj już mogę... O, z drugiej strony. Już, już mamy taką kartkę, słuchajcie, można teraz właśnie z tej strony też narysować na przykład taką samą też tą dziewczynkę, no choinkę, bałwanka, można zrobić, co tutaj chcemy, możemy na przykład tutaj zrobić same takie, wiecie, może być na przykład bardzo ładna śnieżynka przecież, no nie, też może być taka ładna, jak mamy właśnie jakiś biały kawałek papieru, to zawsze można ładną śnieżynkę zrobić. Tak jak nam się to robi właśnie. O, ja pamiętam też, że te śnieżynki to się fajnie wycinało. A ty go pokażesz? Ale masz fajny. To zaraz, Adzie, ci jeszcze pomożemy, żebyś ty z nami tutaj. Niespodzianka. Tak. Udało się. Dzieciaki, mam nadzieję, że wam też się udało i że na tę część zewnętrzną coś wymyślicie albo z tego, co było w środku, czyli tak jak ciocia Malwinka albo mówi, zaraz pokażę choinka, wam dziewczynka, bałwanek, tafla lodu, albo piękna śnieżynka. Ciekawe, jaka wyjdzie. Teraz zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie. O, wyszła płatek taka, śniegu wyszedł taki piękny. Na przykład można też tutaj przykleić i słuchajcie, i na przykład napisać jakieś ładne życzenia też, czy kogoś... komuś coś miłego właśnie, więc to jest nasza kartka, a pokaż jak ci, ale fajny ten chłopiec, słuchajcie, pokażemy, zobaczcie. Teraz Adrianka, zobaczcie. Ta-dam. Super. Mhm. Jest ekstra. I teraz tylko... To się składa, tylko Adrianku, musisz... chyba wystaje, czy nie? Co ci wystaje? Troszkę czapka ci wystaje. To słuchajcie, my to będziemy kończyć zaraz. Wy też pewnie skończycie już po programie. Dokończcie, wyślijcie nam też koniecznie wasze zdjęcia, pięknych kartek, jakie macie pomysły na ozdobienie i pomodlimy się na koniec. O dobry rok. Jak będziecie komuś dawać tę kartkę, to pamiętajcie, że już teraz się pomodlimy za te osoby. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Prosimy Cię, Panie Jezu, o dobry, piękny, zdrowy rok dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Nasze ludki mówią wam, lajkujcie to, tak żeby jest. Dużo dzieci zrobiło piękne kartki na Nowy Rok. Jestem i bardzo teraz ciekawa was wasze. Mocno ściskamy, żegnamy się z wami, a my jeszcze kończymy z Adriankiem pracę i wy też kończycie u siebie. Pa, pa. Pa, pa. No to Adi, teraz musisz przykleić. Może teraz jakoś tą kartkę musisz jeszcze złożyć. Tą kartkę muszę jeszcze złożyć i myślę, że